Cześć kochani, witajcie ponownie, zapraszam Was dzisiaj na Get Ready With Me. Przyszykujemy się razem do wyjścia. Będzie to makijaż taki codzienny, zwykły, najzwyklejszy na świecie, naprawdę nic specjalnego, ale chciałam Wam nagrać jakiś nowy filmik, ponieważ długo mi nie było. W ogóle muszę Wam się troszeczkę wytłumaczyć. Nic takiego ciekawego, bardzo fajnego się w moim życiu nie działo, wręcz przeciwnie. Niestety z moją cerą nie mogłam sobie pozwolić tylko poradzić. Do tej pory mam problem, ponieważ takie przysłowiowe zimno cały czas mi na twarzy wyskakiwało, taka opryszka, po prostu wirus opryszki. I już mam z tym bardzo, bardzo często problem, bardzo długo, już od, można powiedzieć, od dziecka. Pamiętam, że na każdych zdjęciach z podstawówki mam właśnie gdzieś albo pod nosem, albo właśnie gdzieś pod ustami, na ustach, zimno na twarzy. Więc zawsze w takim okresie jak mniej więcej teraz, czyli jak jest obniżona odporność, to niestety ten wirus mi atakuje. W tym roku naprawdę strasznie. Nie dość, że właśnie miałam problem z cerą, to w ogóle mam problem z włosami, ponieważ strasznie mi wychodzą. W ogóle muszę je zafarbować jeszcze przed świętami, więc na razie nie patrzę, po prostu ogromne odrosty mam i już takie zrzutnięte są te włosy. Ale tak jak mówię, będę musiała się z tym uporać jakoś. I oprócz tego tak no, normalnie paznokcie tak samo mi szwankują. Także coś z moją odpornością jest nie tak, ponieważ całą twarz po prostu mnie wysypało. I pod ustami, i nad ustami, i gdzieś tutaj pod nosem, na nosie. Zresztą widzicie, całe tutaj okolice, właśnie obszar ten mam zaczerwieniony w takich krostkach, plamkach. Więc zaraz będziemy musiały się, znaczy ja będę musiała się tego pozbyć. Niestety ostatnio musiałam odstawić wszystkie moje, kompletnie wszystkie moje podkłady. Poza tym, tak jak mówię, no niestety musiałam, nie dość, że wszystko po prostu źle na mnie wyglądało. Każdy jeden podkład taki nienawilżający, tylko właśnie ze wykończeniem satynowym wyglądał okropnie, ponieważ wszystko było tutaj podkreślone, jakieś suche skórki, bo ja też używam takiej maści specjalnej właśnie wysuszającej, więc ta skóra się strasznie wysuszyła. I musiałam odłożyć na przykład podkład z Kiko, który jest wykończeniem właśnie takim satynowym, podkład z Yves Rocher. Jedyny podkład, który mogłam używać, to sobie sięgnę, to był ten podkład z Diora, Diorski Miód, ponieważ on jest naprawdę nawilżający. Jedyny podkład, który dobrze wygląda na mojej skórze, który nie podkreślał mi żadnych suchych skórek. No po prostu świetny podkład, bardzo, bardzo go lubię. Zresztą już widzicie, jest naprawdę końcóweczka tego podkładu. Tylko jego mogłam używać. Żadne inne po prostu nie wyglądały dobrze, wręcz okropnie wyglądały na mojej skórze. I co ja miałam powiedzieć? I tak jak widzicie, no trochę już mi to wszystko poschodziło i też przez dłuższy czas, przez 2 tygodnie w ogóle się nie malowałam, nie chciałam naruszać tego żadnymi podkładami i tak dalej, korektorami, więc dzisiaj pokażę Wam, w ogóle będę dzisiaj testować w ogóle, też bardzo dużo ostatnio dostałam nowych kosmetyków, takich testerów. Moja sąsiadka mi przyniosła bardzo dużo nowych rzeczy właśnie. Mogłam sobie po prostu wybierać, bo to były chyba ze 3 czy 4 kartony różnych próbek, różnych testerów właśnie z Rossmana, z natury i tak dalej. Więc ja mogłam powybierać. Jak zobaczycie, tutaj mam naprawdę mnóstwo nowych rzeczy. Nic z tego jeszcze nie używałam, ponieważ tak jak mówię, no nie chciałam na tą opryszkę nic nakładać. Natomiast dzisiaj będę próbowała podkład, kurczę, tylko nie mogę go znaleźć. O! Podkład, który był nowiutki, nowiusieńki, nieużywany i tak dalej. Zresztą wszystkie te rzeczy, żebyście potem nie pisały mi, że to są jakieś, nie wiem, brudne czy coś, to po prostu przede wszystkim wszystko było praktycznie nowe. A jeżeli nie, na przykład pomadki były otwarte, ponieważ takie widzicie, mam tutaj pomadki bez tego zabezpieczenia. Wszystko oczywiście odkażyłam sobie, nie ma inaczej. I jeszcze tego w ogóle nie używałam, tak jak mówię, nie chciałam tego nakładać. Więc pierwszą rzeczą, dzisiaj po prostu będę używać ten podkład z Ingrid. Co, że taka dzisiaj będę nieogarnięta, ale wiecie, jak długo się nie nagrywa, to tak człowiek trochę odwyka. Nawet nie mogę się wysłowić, jak widzicie. Więc pierwszą rzeczą, jaką w ogóle dzisiaj będę nakładała, to będzie podkład Ingrid. I to jest Ideal Face, luksusowy, jedwabisty fluid do każdego rodzaju cery, perfekcyjne krycie. I to jest, wydaje mi się, bo jeszcze go nie używałam, tak jak nie nakładałam go na twarz, on był w ogóle nowiutki, nieużywany, także super. W kolorze 11 nude cielisty. I z tego, co widziałam tutaj na dłoni, bo sobie suczowałam, to jest to podkład nawilżający, więc mam nadzieję, że fajnie będzie wygląda na mojej skórze, że kompletnie nie podkreśli mi tych suchych skórek, bo to wygląda okropnie. Wolałam się już nie malować, niż mieć po prostu taką wysuszoną tutaj twarz. To okropnie to wygląda po prostu. Więc tak, pierwsze co będę nakładała, podkład, potem będę nakładała korektor. Korektor też nowy, też właśnie z tych rzeczy od mojej koleżanki. To jest Healthy Mix w numerze 52. Troszeczkę, znaczy on nie jest jakiś za ciemny, tylko wolałam odrobinkę jaśniejszy kolor, ale jeżeli nie było innego. O Jezu.
Sorry za mnie, ale no niestety długo nie nagrywałam, więc odzwykłam trochę. I to jest numer 52, tak jak mówię, on jest no taki w miarę, mógłby być po prostu troszeczkę jaśniejszy, ale że nie było, to akurat ten mam. Na sobie, na twarzy mam już w tej chwili krem z Awy, to jest krem z fitohormonami, fajny, nabliżający, chociaż powiem Wam, że nie wiem, czy Wy to zobaczycie, pewnie nie, no na kremce, jak ten podkład po prostu wyleci troszeczkę tu na nakrętkę i wyschnie, to on się robi taki jakby glutowaty, taki, mi się wydaje, że on po prostu dużo silikonów ma tu w sobie, ale nie czytałam składu, po prostu robi się taka jakby galaretka, coś takiego i robi się przezroczysty ten krem. Dobra, nieważne. Pierwsze co może, to nałożę ten, tą bazę z Make Up Revolution Ultra Face Base Foundation w kolorze FB03. To jest bardzo fajny produkt, ja go naprawdę lubię. On przede wszystkim utrwala troszeczkę, znaczy makijaż po prostu dłużej trzyma, to po pierwsze. Po drugie jest w takim żółtawym odcieniu, niweluje mi jakieś przebarwienia czerwone i tak dalej, moje kolory cery brzydki, właśnie taki różowawy. I do tego jest też nawilżający. Nie podkreśla suchych skórek, także naprawdę bardzo fajnie działa i ja sobie nałożę. Jak widzicie, on jest troszeczkę różowym kolorze. Dzisiaj zacznę od twarzy, ponieważ makijaż oczu będzie taki naprawdę bardzo delikatny. I przede wszystkim produktami kremowymi, więc mi się nic nie posypuje. Naprawdę odrobinkę tylko nakładam, rozprowadzam na całą skórę. To też nie ma jakiegoś krycia takiego nie wiadomo co. Ale tak jak mówię, takie pierwsze takie krycie zostawia na skórze, na pewno nawilża. Ma dość taki dziwny chemiczny zapach, co mi się nie podoba. Ale nie zapycha, przede wszystkim nie zapycha. Ciekawa jestem, jak ten podkład się spisze, bo jedyny podkład, który mogłam używać, to był ten Dior. Bon właśnie, przepraszam za chrupnięcie, ponieważ on był właśnie taki nawilżający bardzo. Więc dobrze, no spróbujemy. To jest podkład z Ingrid, tak jak mówię, Ideal Face w takim opakowaniu. On jest chyba niedrogi, wydaje mi się, że z tego co pamiętam, to on chyba kosztuje 17 zł, czy coś w tym stylu. Tak. Kolor ma ładny i to jest kolor nude. Wydaje mi się, że najjaśniejszy. Wszystko nakładam palcami, żeby już nie ingerować nawet pędzelkami, żeby to nie trzeć tą skórę jakoś za bardzo. Mogłabym użyć beauty blendera, ale już to pomijałam w sumie. Jeśli chodzi o kolor, to jest całkiem niezły. Ładny, jasny. Kurczę, narzekacie w ogóle, że mam strasznie prześwietlone filmiki, może troszeczkę przyciemnię go, będziecie może lepiej widziały. Zmieniam też tło, napiszcie mi, jak to tło Wam się podoba bardziej, ponieważ po prostu no, zmieniam tło, usiadłam na kanapie, nic poza tym. I jak widzicie, tutaj troszeczkę już takich ozdóbek jest, przedświątecznych. Dołożę sobie go odrobinkę. Ta pompka mi się nie podoba, bo ona się strasznie zacina. O, teraz akurat nie, ale wcześniej się strasznie zacinała. Odrobinkę sobie go nałożę jeszcze. Ja w ogóle podkłady, nawet jak mam zgrane z moją koronacją, lubię troszeczkę na szyję nakładać, ponieważ ja na przykład mam taką cerę bardzo wrażliwą i załóżmy, wystarczy tylko ręką sobie przejadę, albo gdzieś tam się uderzę, albo coś, to od razu mi się czerwona robi. Nawet jak jest chłodno na dworzu i wracam do ciepłego pomieszczenia, wchodzę, to od razu aparat mi się wyłączył. Mówię, że mam po prostu od razu jak wejdę właśnie do ciepłego pomieszczenia, to mam plamy, takie czerwone na dekolcie. Dobra, jeszcze troszeczkę rozsmaruję go. To będzie taki trochę inny filmik niż te zwykłe gatrydy w mnie, jak dziewczyny robią, ponieważ po prostu chciałam z Wami trochę poprzebywać, spotkać się z Wami, pogadać i tyle. Więc będę po prostu gadała o głupotach prawdopodobnie. Chciałam Wam powiedzieć, co tam u mnie słychać, bo tak jak mówię, chyba ze 2 albo ze 3 tygodnie mnie już nie ma na YouTubie. Ale wszystko jest ok. Jak Cię dziewczyny pytałyście, czy wszystko ze mną jest w porządku, dlaczego mnie nie ma, to od razu Wam mówię, że wszystko jest ok. Oprócz właśnie tej nieszczęsnej mojej twarzy. Dobra, więc podkład mam nałożony. Muszę Wam powiedzieć, że oprócz nosa i tutaj delikatnie przy ustach, to on wygląda naprawdę całkiem nieźle. Krycie też ma takie w miarę.
Bardzo ładny kolor, muszę Wam powiedzieć. Fajnie się zgrał w ogóle z moją karnacją. Jest to odcień taki bardzo neutralny. Kompletnie nie ma żadnych jakichś takich bardzo żółtych i na pewno nie różowych tonów. Jest bardzo fajny taki beż. Śliczny kolor, naprawdę. I jak nie będę miała problemu tutaj właśnie z tym przesuszeniem, przede wszystkim właśnie tutaj przy nosie, to będzie moim zdaniem świetny, naprawdę. Bo czuję i nawilżenie czuję w nim. I krycia ma całkiem niezłe, tak jak mówię. Niestety tutaj przy nosie wygląda źle. Ale to tak jak każdy inny podkład. On i tak wygląda moim zdaniem bardzo dobrze, korzystnie w porównaniu na przykład z podkładami Yves Rocher, Kiko. W ogóle tego podkładu to już nie ma opcji, żebym używała. To jest ten L'Oreal True Match. Nie ma takiej opcji, ponieważ on jest właśnie taki matowo-satynowy. Okropnie podkreśla właśnie moje suche skórki tutaj. Więc tak to wygląda. Podkład naprawdę wygląda nieźle, podoba mi się. Iż, no tak jak mówię, z tym nosem mam problem. Pokażę Wam, jak to wygląda. Naprawdę wygląda bardzo ładnie. Oprócz tego tutaj kawałka właśnie przy nosku wygląda cudownie. Bardzo mi się podoba. Zobaczymy też, jak on się utrzyma, ale dzisiaj też nie będę do Was przychodziła wieczorem pokazać się, bo to nie jest test na żywo, tylko po prostu taki filmik, nie wiem, makijażowy, pogadanka, nie wiem, jak to nazwać, no pewnie Get Ready With Me po prostu będzie. I jeszcze jedna sprawa. Przywiozłam od mojej teściowej górę, naprawdę górę ciuchów, chyba ze 3 czy 4 takie wielkie wory moich ubrań sprzed 4-5 lat, które w ogóle nie używam. One leżały, tylko zajmowały miejsce, nic poza tym, więc pomyślałam sobie, że ja po prostu te ciuchy Wam sprzedam. I to też nie za jakąś nie wiadomo jaką kasę, tylko za symboliczne jakąś tam, no parę złotych po prostu będę za nie chciała. To są naprawdę bardzo dobre stanie ciuchy. Wszystkie te ubrania, które są na przykład, nie wiem, tam trochę znoszone, to ja wszystko powywalałam, posegregowałam i tak dalej, więc te, które będziecie mogły zobaczyć właśnie w wyprzedaży szafy, naprawdę są w świetnym stanie. Bardzo serdecznie Wam polecam i jeżeli w ogóle nie będziecie chciały taki filmik, to napiszcie mi pod tym filmikiem. Bardzo chętnie zrobię dla Was właśnie taką wyprzedaż szafy. Naprawdę symboliczna opłata za te ubrania, a to są naprawdę świetne ciuchy z sieciówek, w bardzo dobrym stanie i to jest przekrój od 36, 38, 40, 42 do 44. Także każda z Was będzie mogła coś dla siebie znaleźć. Wiecie co, ja te ubrania trzymałam tyle lat, że w razie czego może jak schudnę, to będą dobre na mnie, bo naprawdę są świetne, nie chciałam ich wyrzucać, ani oddawać, ani nic w tym sensie. Ale pomyślałam sobie, że może to właśnie mnie blokuje, że te ciuchy tam są, czekają, te ciuchy sprzed paru lat i to mnie blokuje w tym, że nie mogę schudnąć, więc tak sobie pomyślałam, że po prostu wezmę je, oddam, sprzedam i tak dalej. Te najgorsze, jakieś, znaczy może nie najgorsze, bo te ciuchy, żadne z nich nie było najgorsze, tylko te, co takie już wiele, że używane, po prostu się pozbyłam tego, a resztę, niektóre nawet z metkami, zostawiłam. Więc no, jeżeli będziecie chciały taki filmik, to mi dajcie znać pod tym filmikiem, to Wam bardzo chętnie nagram. Po prostu wystawię ubrania swoje na sprzedaż, te, które nie noszę. I tyle. Dobra, żeby już więcej nie gadać, bo już zatrułam Wam życie. Teraz będę nakładała korektor Filmix i to jest Brujua w numerze 42, tak jak mówiłam. I dziewczyny, jestem po prostu tak zachwycona tym korektorem. Ja go kiedyś miałam, ale nie pamiętałam, że on taki dobry jest. On ma naprawdę rewelacyjne krycie, pigmentację i on się fajnie sprawdza właśnie tutaj pod oczami. Niestety na nos nie mogę go stosować tutaj w okolice przesuszenia, ponieważ on podkreśla te suche skórki, ale bo on daje taki właśnie matowo-satynowy, taki może bardziej niż satynowo-matowy po prostu wykończenie matowe. Tak jak widzicie, on ma taki kolor. Jest świetnie kryjący. Bardzo przyjemny korektor, naprawdę. Dobra, troszkę go wklepałam, widzicie? Naprawdę jest bardzo fajny, bardzo lubię. Więc tak, następną rzeczą, którą zrobię, to już się może zajmę powoli oczkami. I to też nie będzie nic specjalnego, ponieważ... Oj, co mi się tu z włosami robi? W ogóle nie patrzcie też na moje włosy, bo jak widzicie, mam w odcieniach bardzo różnych. Muszę się zafarbować w końcu. Będę używała kredki. Kredka to jest Kiko Long Lasting Stick w numerze 38. I to jest taki jasny brąz, może nie jasny, średni brąz. I nałożę sobie ją tutaj na powiekę, po czym rozetrę ją palcem. To jest taki bardzo szybki, dzienny makijaż,
który często właśnie noszę na sobie. Momentalnie się korobi, naprawdę. Dużo czasu nie zajmuje. Też ta kredka zastyga. I tak jak się na początku ją właśnie z tego sticka, z tego pakowania nakłada, to ona ma taki mocny kolor, mocny pigment, ale w momencie, kiedy ją się rozciera palcem, to ona troszeczkę tak jakby blednie. Z tym, że tak jak mówię, ona jest zastygająca, więc jak pierwsza warstwa zastygnie, to spokojnie może sobie nałożyć drugą warstwę i ta druga warstwa już jest taka mocno pigmentowana. Sobie troszkę dołożę. Bo bardzo ciekawy kolor, taki taupe. Bardzo mi się podoba ogólnie. Tak, następną rzeczą, którą robię, powinnam teraz poczekać chwileczkę, żeby ona mi zastygła. Ale szkoda mi czasu. Będę nakładała kredkę z Noworskiego. To jest to samo, tylko że w numerze 04. I to jest piękny kolor brązowy. Bardzo mocno nasycone, jak widzicie. Śliczna jest ta kredka. I ja ją nakładam tutaj w zewnętrznym kąciku, przy linii rzęs również. Troszkę żałuję, że ona jest taka gruba, ponieważ bardzo chętnie bym ją rysowała kreskę. A że ona jest taka gruba, to ciężko to idzie niestety. Ciężko jest namalować taką małą, delikatną, precyzyjną kreskę. Nakładam ją tutaj w zewnętrznym kąciku, troszkę w załamaniu, wszystko rozcielam palcem. Ostatnio jakoś nawet pędzelki odłożyłam na bok, a i w ogóle, tak jak mówiłam, muszę Wam nagrać filmik z recenzją pędzelków moich z Glam Brush oraz z Zoewy, ponieważ mam kilka słów właśnie do powiedzenia na ich temat. Nie wszystkie są fajne. Ale to przy okazji właśnie filmiku z testem Wam będę, znaczy nie z testem, tylko z recenzją, powiem Wam więcej na ich temat. Dobra, już nie gadam, bo jak się maluje, to naprawdę ciężko mi malować się i gadać jednocześnie. Nie mogę się skupić. Tylko drobinka po prostu, żeby coś tam przyciemnić. Ten makijaż ogólnie będzie taki, można powiedzieć, trochę niechlujny, ale... Ja tak ostatnio właśnie się maluję. Nie używam pędzelków, wszystko robię palcami. I oby tylko po prostu coś tam było zaznaczone właśnie na tym oku. Może się przybliżę troszkę. I teraz na dolnej powiece też maznę tą kredką. Wiecie co, ja nagrywam ten filmik, ale tak sobie pomyślałam, że w sumie nie wiem, czy ja go puszczę Wam. Bo on jest bardzo taki mało zorganizowany. Po prostu chciałam sobie pogadać do kamery troszkę. Spotkać się z Wami. Ale nie wiem, czy będziecie chciała w ogóle ten filmik obejrzeć. Okej, i następną rzeczą, którą będę robić, to będę nakładała pigment z Maka w kolorze Vanilla. Cudny, cudny, cudny. Ale będę go używać tutaj z tego koreczka. I będę nakładała go po prostu palcem. Jak wszystko inne. Na powiekę. Przede wszystkim koncentruję się tutaj w wewnętrznym kąciku. On się rewelacyjnie w ogóle klei do tej kredki, którą wcześniej malowałam oko. Po prostu cudnie. Pięknie wygląda w ogóle. Taki trójwymiarowy makijaż się robi. A naprawdę niewiele czasu to zajmuje. Okej, więc tak. Następną rzeczą, tylko muszę tutaj pochować wszystko, żeby mi się nie popsuło. Tak. Następną rzeczą będzie nałożenie po prostu czarnej kredki. To jest akurat kredka z Kiko, która mi się bardzo fajnie sprawdza w numerze 06. Ona jest fajna. Ona jest w ogóle taka żelowa, zastygająca. Tylko, że nie jest za miękka. To mi się właśnie podoba, że ona nie jest taka strasznie miękka, jak na przykład Urban Decay. I ona ma jeszcze temperówkę taką malutką, jak możecie zobaczyć, więc można sobie fajnie ją zatemperować. Więc tak, jeżeli chodzi o kredkę, to ja sobie zaznaczam tutaj zewnętrzny kącik, troszeczkę, odrobinkę i przede wszystkim górną linię wodną. Bardzo często ostatnio właśnie zaznaczam sobie linię wodną czarną kredką. I górną i dolną w sumie. Jakoś to oko mi się takie wydaje bardziej zalotne. Jak się właśnie nałoży
troszkę czarne kredki na linię wodną. Wy oczywiście możecie sobie nałożyć jakąś jasną kredkę, nie ma problemu. Ja akurat lubię teraz tą. Jakoś tak mi naszło, wiecie? Naprawdę troszkę, troszkę. Żeby to oko wyciągnąć. Tak. Oj. I teraz linia wodna na dole. Bardziej w zewnętrznym kąciku. I jak maluję to na linię wodną, to też nanoszę tą kredkę troszeczkę na rzęsy. Tak. I teraz nawet paluszkiem można to rozetrzeć troszkę. Pięknie. I ostatnia rzecz, którą robię, jeżeli chodzi o makijaż oczu, czekajcie, to jest nałożenie tuszu. To jest tusz naprawdę cudowny, cudowny, świetnie wygląda na rzęsach i to jest Too Faced Better Than False Lashes Extreme. I to jest ten tusz, który zawiera w sobie, znaczy nie w sobie, oddzielnie można go kupić właśnie z tymi wiórkami takimi, co się nakłada na rzęsy, poczekajcie. On wygląda tak, tak wygląda to opakowanie, jak widzicie. O, 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 czekajcie. O, dobra. I te wiórki są właśnie w tym. Ja robiłam Wam testy na żywo właśnie tego produktu. Jakbyście były ciekawe, to będziecie miała pod spodem. I nakładam go na rzęski. Bardzo fajnie podkreśla rzęsy i to jest taki naprawdę sztuczny efekt. Bardzo mi się podoba ogólnie. Ja sobie nakładam przynajmniej dwie warstwy. Bo lubię takie właśnie mocne rzęsy. Bardzo mi się to podoba. A jeżeli chodzi o te włoski właśnie, to odkąd zrobiłam Wam ten filmik z testem na żywo, chodzi o te, to ani razu ich nie używałam. Ani razu jeszcze. Nawet czy do filmiku, czy gdziekolwiek po prostu leżą nieużywane. A ten tusz używam cały czas. Jest po prostu świetny. Tak samo lubię tusz z Kobo. Kurczę, nie pamiętam jak on się nazywał, ale w takim srebrnym opakowaniu. Bardzo dobry tusz. Też kilka razy Wam go pokazywałam i chyba w ulubieńcach nawet po ostatnich. A i też mam do nagrania filmik z ulubieńcami oczywiście roku. A i ma znam sobie. Dobrze, trudno. Właśnie tylko. I jeszcze w ogóle leci do mnie ogromna paka. Nawet się nie spodziewacie kosmetyków z Ameryki, ale to nie będzie z sklepu kosmetyki z Ameryki, tylko naprawdę z USA do mnie leci przesyłka. Wysłana była 8, dzisiaj mamy 11 czy 12, jakoś tak. Mamy weekend. I mam nadzieję, że, ponieważ ona leci przesyłką taką lotniczą, więc mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już będzie. Liczę na wtorek ogólnie, ale zobaczymy jak to będzie. I na pewno Wam nagram filmik właśnie z rozpakowywaniem tej paki, jak do mnie doleci. I też zamierzam w ogóle nagrać jakiś vlog może, jakbyście chciały. Jest pełno tych vlogmasów, nie? Ojdź. Ale to uwierzcie mi, trochę trzeba mieć czasu, żeby nagrywać vlogmas. Gdybym, kurczę, maznałam się strasznie, ale zaraz sobie to poprawię korektorem. Gdybym miała, znaczy gdybym sama mieszkała bez dzieci, bez męża, to by mi było łatwiej. Ale nie to, że żałuję. Po prostu mówię, jakbym była po prostu sama, to by mi łatwiej. A tak, dzieciaki nie zawsze chcą być na filmiku, mąż też nie za bardzo by chciał. Zresztą każdy coś zawsze chce ode mnie i tak mi ciężko jest nagrywać dla Was całodniowe vlogi, ale myślę, że niedługo nagram jakiś taki filmik. Dobra, mamy oczka i teraz to, co mi się niestety maznęło tutaj pod oczami, jakieś tam skazy w makijażu mam. Kurczę, tylko nie znajdę teraz korektora. O, leży przede mną, myślę Państwo. I nałożę sobie ten korektor jeszcze, żeby tam wszystko pozakrywać. To, co mi się po prostu nie udało. I co, jeszcze sobie chyba troszkę podkładu nałożę tutaj na tą strefę, bo mam niestety trochę tych niedoskonałości i one przebijają. I w ogóle mi koniecznie musi napisać, jak Wam się podoba nowe tło.
czy sceneria po prostu, jak się na łóżku, czy jest lepiej, czy oświetlenie jest po prostu lepsze, czy nie jest wszystko prześwietlone za bardzo. Ten podkład, powiem Wam, że troszeczkę już mam na tej twarzy parę minut i już tak wysek moim zdaniem. To jest taki bardziej, można powiedzieć, zastygający podkład, ale nie do końca. Jest też nawilżający. Bardzo fajny ogólnie. Podoba mi się i nie widzę, żeby on mi jakoś ściemniał. Jest spoko, chociaż korecia to też nie ma jakiegoś takiego nie wiadomo jakiego, bo tutaj te nieskonałości na twarzy, chciałam powiedzieć na ryjku, na brodzie ogólnie, tak, przebijają. Więc tak, następną rzeczą, którą zrobię, to sobie chyba nie będę dzisiaj nic pudrować. Nie, bo będzie to wszystko wyglądało i mam straszne przesuszenie na skórze, także nie będę tego robiła. Wykonturuję sobie twarz, tylko kurczę, nie mam tutaj, a nie mam. Aha. Bronzer z Inglota, którego już dawno nie używałam, trzeba powiedzieć. Tak wygląda, już zużycie jest ogromne, ale tak mówię, już przestałam go używać, jak kupiłam sobie z Kiko tą kulkę taką brązującą. Ale ten jest naprawdę świetny, bardzo go lubię. Go znowu pędzelka nie mam, muszę podejść. Łyczek herbatki. Okej. Okay. I nakładam go, konturuję sobie twarz. No jest bardzo fajny, taki delikatny. Nie narobicie sobie kompletnie nim plam. On też bardzo fajnie wygląda, tak dodaje trochę opalnizny. Nie ma w sobie żadnych drobinek, przynajmniej ja nie widzę. Ale to też nie jest taki strasznie taki płaski mat, jak na przykład w tym bronzerze z Kiko. Nie z Kiko, z Kobo. Naprawdę odrobinkę sobie przylecę po twarzy, trochę tutaj na szyję, na dekolt. Jeśli chodzi o mój makijaż w ogóle dzienny, to ja rzadko kiedy się jakoś strasznie skupiam na konturowaniu. Przeważnie nakładam bronzer właśnie w takim delikatnym, jasnym odcieniu i przeważnie nakładam go prawie że na całą twarz. Omijam tutaj środek twarzy ogólnie, tak? Nakładam go tak na zewnętrzne partie. Jak widzicie, ten bronzer naprawdę jest bardzo delikatny. To jest kolor... Kurczę, mam tutaj napisane, ale nie widzę. 508. Znalazłam. Okej, więc na chwileczkę musiałam przerwać, ponieważ miejsce na karcie mi się skończyło i musiałam zgrać wszystko na komputer. Więc w międzyczasie, jak mi się zgrywało, nałożyłam sobie jeszcze kredkę na brwi, wypełniłam brwi kredką właśnie z Kiko w numerze 04. Bardzo lubię w dalszym ciągu ją, tylko jej używam. Ona jest z grzebyczkiem w bardzo fajnym takim neutralnym kolorze, chłodnym. Podkreśliłam sobie też, oprócz bronzera nałożyłam właśnie rozświetlacz na szczytkości policzkowych. To jest rozświetlacz z firmy Bell Hypoallergenic w numerze 01. Tak się prezentuje opakowanie ogólnie. A rozświetlacz jest taki, już kiedyś Wam pokazywałam. Jest naprawdę świetny, bardzo delikatny, taki dzienny, efekty dający. Bardzo go lubię. I tak, ostatnią rzeczą, widzicie, ja już jestem ubrana, to jest taki mój ulubiony zestaw ostatnio. Zaraz Wam pokażę zresztą. I ostatnią rzeczą, którą nałożę, to będzie pomadka i dzisiaj wypróbuję tą pomadkę. W ogóle mam tutaj, tak jak Wam mówiłam, tylko poczekajcie, mam mnóstwo właśnie pomadek z firm takich drogeryjnych. I to są naprawdę śliczne kolory, przecudowne kolory, naprawdę tak piękne. Już nie mogę się doczekać, kiedy moje usta będą w takim idealnym stanie, żebym mogła pokazać Wam je na żywo. I zrobię właśnie taki filmik o moich, że moich nie to, że ulubionych, po prostu najpiękniejszych kolorach właśnie z firm drogeryjnych. Z Max Factora, z Rimmela, z Maybelline i tak dalej. To są różne nasze firmy w tym, co tutaj widzicie teraz. Więc tak. Dzisiaj użyję sobie pomadki z Max Factora właśnie. To jest numer 730. Tak wygląda. To jest taki kolor. To jest kolor taki, można powiedzieć, rose gold troszeczkę, ponieważ to jest i brzoskwiniowy, i różowy, z taką delikatną złotą poświatą. Jest śliczna. I myślę, że właśnie do tego makijażu, do tej w ogóle stylizacji mojej dzisiejszej, takiej właśnie beżowo-złotawej, będzie super pasować. Więc spróbujemy. Jak Wam się podoba?
Mam tu pełno innych różnych pięknych kolorów, ale dzisiaj nie będę wszystkiego Wam pokazywać. Po prostu w innym filmiku Wam to pokażę. Jeszcze Wam może pokażę jeden błyszczyk, który też mi się bardzo podoba i bardzo podobną właśnie kolor jak ta pomadka, którą Wam pokazywałam. To jest błyszczyk z Eveline. I on się prezentuje tak. Spójrzcie, jaki to jest piękny kolor. To jest taka brzoskwinka właśnie ze złotą poświatą. Cudne, piękny, piękny, naprawdę. Bardzo mi się podoba. I to jest seria jakaś Lovers Ultra Shine. A kolor, który ja tutaj mam, kurczę, żebym ja znalazła ten kolor. Ha! Nie ma tu koloru. A ja zdrapałam, bo to była taka naklejka była z napisem tester. I zdrapałam to. No nic, będę musiała gdzieś tam poszukać. Piękny kolor, taki właśnie brzoskwiniowy. Bardzo mi się podoba. Może nałożę kaco. Oczywiście też wszystko odkażane. Dezynfekowane. Pięknie pachnie. No, taką brzoskwinką. Przepiękny zapach. Śliczny. No i się nie klei. Naprawdę fajny. Fajny na ustach. Więc moi kochane, jeżeli chodzi o dodatki, tylko mam złoty łańcuszek. Złotej bransoletki dzisiaj nie mam, ponieważ mi się niestety zapięcie popsuło, urwało mi się. I mam kolczyki tutaj, jak widzicie. To nie są złote kolczyki, tylko pozłacane i one są z House'a chyba. Love, po prostu taki napis z jednym takim diamencikiem i to wszystko. Sweterek, który dzisiaj widzicie, to jest sweterek w ogóle z takiego butiku No Name. Jest bardzo ciekawy, ponieważ z tyłu ma takie fajne wycięcie i w ogóle zaraz wam pokażę. Oj, widzicie? Tutaj ma taką tasiemkę, przez co się związuje, ale pokażę Wam się zaraz na stojąco, jak to wygląda. Buty są z Lasockiego, z CCC, w ogóle z, tylko że z firmy Lasocki. I one są chyba z 3 lat, na 3 lata temu kupione. Legginsy mam z Tally Whale. I ten sweterek właśnie taki bardzo fajny, długi, ale śliczny. Pięknie, pięknie wygląda, w ogóle piękny ma kolor, spójrzcie. Wydaje mi się, że mi dobrze w tym kolorze. Napiszcie mi pod filmikiem, czy podoba Wam się, czy nie. No i to wszystko. Więcej nic na sobie nie mam. Pokażę Wam się teraz, jak to wszystko wygląda. Sorry za to pranie w tle, ale niestety musiałam się tak ustawić. Inaczej nie mogłam. Tutaj w ogóle, o, widzicie, desko do tasowania i resztę, więc przylepię na to pranie chyba. Tak mi się wydaje. A i tak jak mówiłam Wam, te włosy po prostu straszne mam, w strasznym stanie i w ogóle są... Teraz w ogóle mam nałożony lakier na włosy, więc one są takie sztywne się wydają i chyba w kamerze też to widać. Ale ogólnie mają brzydki kolor i mają straszne odrosty. Czekam właśnie na tą paczkę z USA, ponieważ tam idą do mnie dwie farby właśnie w kolorze blond, które będę chciała nałożyć. Farby, które w ogóle polecała Kretka. Ta Kretka 1, także mam nadzieję, że mi też to fajnie wyjdzie. Płaszcz to jest w kolorze szarym, ale już mi się teraz nie chce w niego biec. Więc to wszystko. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeśli tak, to dajcie kciuka w górę. Mam nadzieję, że głupot nie gadałam, że miło spędziliście ze mną czas. I mam nadzieję, że w końcu się wezmę za nagrywanie, ponieważ jak się robi przerwę, to jest potem bardzo ciężko wrócić z powrotem do tego trybu. Więc trzymajcie za mnie kciuki, żeby wszystko wyszło ok. Dobrze, więc niedługo się... A, i napiszcie mi pod filmikiem, czy chcecie taki filmik z wyprzedażą właśnie z mojej szafy. I oczywiście niedługo będzie też filmik z open boxem. No, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już przyjdzie. Więc dziękuję Wam za oglądanie, buziaki, pozdrawiam Was i do następnego.